Cześć, ja nazywam się DJ Refresh i witam Was na DJ Channel. Tak jak mogliście zobaczyć w poprzednim filmie, wystartowaliśmy ze szkoleniami i z kursami dla DJ-ów, producentów, ale też generalnie dla wszystkich osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z muzyką. Oferta jest bardzo szeroka, także zachęcam do zapoznania się z nią w linku na dole. A teraz już przechodzimy do tematu odcinka. Zapewne niejednokrotnie zauważyliście, że utwory, które gracie w swoich setach DJ-skich, różnią się od siebie brzmieniem. I nie mówię tu o takich skrajnych przypadkach jak na przykład piosenki z lat 80., 90. w porównaniu do współczesnych produkcji, ale nawet nowe utwory z tej samej wytwórni czy nawet tego samego producenta potrafią znacząco różnić się od siebie. Narzędzia, których używamy podczas grania setów DJ-skich, czyli na przykład equalizera na mikserze czy potencjometru odgłośności, nie zawsze wystarczą, żeby zniwelować te różnice. Co zatem możemy zrobić, żeby poprawić brzmienie utworów, które gramy? Tu z pomocą przychodzi nam Platinum Notes. Program w bardzo szybki i bardzo prosty sposób ustandaryzuje brzmienie utworów, które gramy w swoich setach. Utwory starsze są zazwyczaj sporo cichsze od tych nowych, natomiast współczesne produkcje często są zbyt głośne i zbyt przekompresowane. Niestety nadal wielu producentów uważa, że dzięki temu kawałek brzmi lepiej, co jest oczywiście nieprawdą. I Platinum Notes te właśnie głośne i przekompresowane kawałki za pomocą swoich algorytmów potrafi nam zdekompresować. Dzięki temu utwór jest bardziej dynamiczny i brzmi lepiej, natomiast te starsze bardziej skompresować i dociągnąć do głośności tych współczesnych kawałków. Oczywiście standard, do którego chcemy, aby Platinum Notes wyrównywało nasze piosenki, możemy sobie ustalić sami. Dodatkowo do przeanalizowanych utworów program dodaje delikatnego, analogowego, ciepłego brzmienia oraz dodatkowo usuwa wszelkie niedoskonałości, takie jak chociażby przestery w utworze. Ciekaw jestem, czy macie jakieś doświadczenia z tym programem. Jeśli tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, że ten kanał tworzycie również Wy, więc zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i do udostępniania filmów. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale za kilka dni. Do zobaczenia!